To była formalność. Posłowie zdecydowali, że dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego będzie świętem państwowym. Sejm ustanowił Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia nie będzie jednak dniem wolnym od pracy. Posłowie byli jednomyślni podczas głosowania. Za opowiedziało się 451 posłów, czyli wszyscy obecni na sali. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Częściej mówimy gloria victis, rzadziej gloria victoribus. Dzięki tej, między innymi tej inicjatywie prezydenta, w związku z tym, że staje się to świętem państwowym, będziemy wszyscy w kraju mogli pamiętać, przypominać, oddawać hołd powstańcom wielkopolskim. Projekt ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym wniósł prezydent Andrzej Duda. Poparł w ten sposób oddolną inicjatywę różnych wielkopolskich instytucji i organizacji, w tym Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz IPN. W hołdzie bohaterom, uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej, czytamy w preambule ustawy. Inicjatorzy podkreślali wcześniej, że chodzi im o uhonorowanie i podkreślenie wagi zwycięskiego powstania. Kiedy się wchodzi w internet, by wybrać, wpisuje się słowo powstanie, to powstanie wielkopolskie pokazuje się jako ostatnie po wszystkich przegranych powstaniach narodowych. A myślę, że czas by było, żeby rzeczywiście powstanie wielkopolskie zostało docenione. Już 16 lutego 1919 roku nastąpiło formalne zakończenie walk na mocy pokoju w Trewirze. Powstańcy wielkopolscy odnieśli dyplomatyczne zwycięstwo, uwieńczone podpisanym 28 czerwca 1919 roku traktatem wersalskim, w wyniku którego do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku, krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Po ponad dwumiesięcznych walkach zakończyło się przyłączeniem do Rzeczpospolitej większości ziem należących do tzw. prowincji poznańskiej pod pruskim zaborem. Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego trafi teraz do Senatu. Potem podpisze ją prezydent. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.